Witamy w day number 4. Dzisiaj ostatni dzień. Pozdrawiam mamę, pozdrawiam tatę, pozdrawiam babcię, pozdrawiam siostrę, pozdrawiam kuzynkę, drugą babcię, drugiego dziadka, bo pierwszego nie mam. Kuba cięci by pozdrawiamy. Co powiesz? Ale czekamy. Czekamy w deszczu. Są takie vlogi od dołu, co nie, z kamerką. Ja wszystkie pada takie deszcz. Mam. Wszystkie podbródki dobrze widoczne. Ta kamera ma mikrofon. Ja mam najlepsze. Nie wiem, czy wy widzicie, ale mam dzisiaj bluzę naszej szkoły. O, ja wczoraj miałam i mam nawet zdjęcia na schodach z nosem zdjęciami. A ja mam gol. Mamy tutaj skład girls. 21 liceum i 12 jest Madzia. Madzia, gdzie jesteś? Madzia jest nasza. Madzia, ty zawsze będziesz nasza. Tylko różnica jednej literki. Pamiętaj. Zamiana po prostu cyfr. Tutaj skład girls na mi pisze. Nasza patologia w Londynie. Musimy jechać na statek. Biegniemy. Szybko. Biegniemy, biegniemy na statek, bo ona zaraz odpłynie. Ale zdążymy, spokojnie. Biegniemy! Biegniemy! Mywa! Biegniemy. Jesteśmy na pokładzie. Ahoj. Ahoj. Tak, mam rozproszone włosy. Nie. Nie za dobrze. Nie za dobrze. A ty myślisz, że wyglądasz dobrze? Powiem wam sekret. Matko, naprawdę mam takie rozproszone włosy. No make-up. Zaraz wam wszystko nagram. Jak będę chciała nagrać, to nagram. Dzisiaj jest brzydka pogoda. Gadają ryby. Powiem coś śmiesznego. Ryby nam wpadną pod tego. Wy coś śmiesznego. No czekaj, dawaj jakiegoś joke'a. Dobra, ja mam. Co mówi palma do dobra? Prosto. Bo nie jest zabawna. Jak nazywają się ochroniarze, którzy stoją w sklepie Samsung? Strażnicy Galaktyki. To było dobre. Prawda. Prawda, prawda. Lubię takie suche suchary. To był żart na poziomie Jakuba Cięciny. Dokładnie. On ma wysoki poziom przecież. Tak, bardzo wysoki. Z górnej półki wszystko. Dokładnie. Proszę nie pokazywać tego żadnej szkole. Dobrze, nie pokażę. Będziemy wchodzić do teatru. Poryj się łódkami. Tak. Na razie idziemy. Idziemy, idziemy. Znajdujemy się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Na 10 piętrze. Proszę zobaczyć. O, 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 jakie fajne widoczki. Mam nadzieję, że mi kamera nie spadnie. Mama just killed a man. Put a gun against his head. Pulled my trigger now. Wow. Powiedz.
nic nie powiedzą. Orange woda. Good orange woda, rozumiem. Kanapka z kapuszczą i szybami. Tak. Kanapka miała być z jelly. Miała być z jelly, prawda. Z jelly. I właśnie sobie uświadomiłam, że my wrócimy około 17 i mój tata pracuje do 19. My na obiedzie, po shoppingu. To jest chyba na pół, ale nie wiem do końca pewnie na chińskie. Jemy chińskie żarcie. Do widzenia, bo muszę jeść. Ryż. Że kontakt, z tymi mokrymi rąkami spotkali. Zdawać z rodzinami, może z czasami aktywnymi ludźmi gdzieś poznawane. Na ulicy czy w obiektach. Bardzo często to, czego nie rozumiemy, czego się boimy, to jest to, czego nie rozumiemy, ale jak zaczynamy to poznawać, no to te rzeczy stają się jakby bardziej oczywiste. Myślę, że takie wyjazdy i tutaj pobyt na wyspach, właśnie w takim wielokulturowym środowisku, daje też i takie możliwości. Bardzo cieszę się, że miałam kontakt tutaj jest z taką zdrową młodzieżą. Przebijam paznokcie. Naprawdę to jest taka przyjemność, bo od razu słyszałam dużo dobrych słów na nasz temat, że kulturalnie, że uprzejmie, że grzecznie. Więc to jest bardzo, bardzo fajne, że młodzi ludzie co idą powie w tym kierunku. Bardzo serdecznie nagrać paznokcie. Może po szkolacji. Ciąg dalszy nastąpi. Dalszą część DIY. Ale są ładne, nie mogę, bo to przez jakie są ładne. Co powiesz o swoich paznokciach? Ale są piękne. Widzę. Zobaczyć. Jak to ruszy i to mi wszystko się wysypie, to ja wszystko płaczę. Nie, bo ja go tam chciałam na chwilę. Tak? Jeszcze paznok jest. Wow. Pasuje ci idealny. Pokaż, robicie? Paznokcie. Ale ładne. Ja swoje paznokcie straciłam aktualnie. A pani ma zawsze takie ładne paznokcie, tak obserwuję już od dawna i tak widzę, takie pani ma zawsze ładne. Ja mam je brzydkie, bo bardzo długo nic nie robiłam. No ja mam takie zawsze, takie brzydkie. Ale to jest za kolor. No właśnie taki szary, ale taki... To boli. Co pani są? Klej. Dina. Ale Madzia, weź tutaj przyświeć mi na... Aha, no a to jest matowy? Chyba coś takiego właśnie. Taki... No. Chciałbym patrzeć na góry. No, ładnie. Pokaż. Już była akcja. Są piękne, kocham je. To nagrywasz teraz? Tak, vlog. Okej, okay, tak. Dla potomności, bardzo. Tak. Wszyscy muszą wiedzieć. Potem na jakimś tym. Tak? Pokażę efekt końcowy swoich kibryt. Czy to nie było? Popatrzmy, co za jakość! Co za angielska jakość! Za jednego funta można takie cuda wyczarować. Samodzielne. Jezu, Olga, ty to masz łeb do takich spraw. Co powiesz? Tam jest. Jesteśmy na statku z ziomami. I siedzimy. Jestem załamana. A naprawdę byliście wspaniali. Z całego serca wam dziękuję. Jeszcze podziękuję absolutnie współtowarzyszkom, czyli pani Kasi i pani Agnieszce, bo bez nich też ten wyjazd byłby się absolutnie nie udał. Dziękuję wam bardzo. Ja też dziękuję wszystkim. Serdecznie. Bez ludzi tutaj by ten wyjazd się nie udał. Dziękuję. Za wszystko. Za wspomnienia. Dziękuję. See you. Goodbye.